Cześć. Dobre, nie? Ziomek. Miałem tak wyjść na prezentację. You have this one? That's it? I have. You have? Ziomek, widziałeś? A kto grał wtedy z 15? Brat tam już ogarnął, Damian Staniszewski bodajże. Para siempre para gol. Para siempre para gol. trzy spotkania, to chyba 9-6, 9-7. Dobrze mówię? Zaraz ci mogę powiedzieć. Do sprawdzenia. A właśnie mam jeszcze taką samą dziewiąteczkę, Wojciech Małocha, ziomek Damian Staniszewski. 9-7, 9-8, 3 spotkania. Czy jak to będzie twój pierwszy mecz na poziomie pierwszej ligi? Pierwszy, nie? Pierwszy. Zobaczymy, czy będzie. No ale muzyka będzie grała. Oficjalnie w składzie pierwszej 20 jesteś. Tak. Pierwszy. Oby debiut. Czy ogólnie pierwszy mecz w sezonie budzi jakieś większe emocje? Nie. Myślę, że nie, że czekamy na to wszyscy długo. Nie wiadomo. Okres przygotowania jest taki monotonny. Każdy chce grać o coś tak. Więc nie, normalnie. No na pewno są jakieś pozytywne emocje przy debiucie. No ale szczególnie jak się stresuje, to nie. Nie, pozytywne emocje raczej. Co oglądasz? Ja zajdę się do zdjęcia sobie. Filmiki. A twoje zagrania? Nie. Przeciwnika. To ciebie zapytam. Czy pierwszy mecz w sezonie budzi jakieś dodatkowe emocje? Wiadomo, zawsze. Cieszymy się, że znowu zaczynamy sezon. Walczymy o nasze cele. Przygotowaliśmy się dosyć długo teraz, miesiąc, wystarczy. No i cieszymy się, że nareszcie idzie znowu. Liga ruszała. A czy jest jakiś stres, trema przed meczem? Stres? Nie, stres to nie. No, gdzieś tam jest inaczej trochę. Ale stres bym nie powiedział. Zobaczcie, tutaj Kukiego powinienem zapytać. A to będzie twój pierwszy mecz na takim szczeblu? Czy pierwszoligowym? Pierwszoligowym? Tak, pierwszy, no. Czy w związku z tym tutaj może pojawiać się jakiś stres, trema, nie, emocje? Myślę, że nie. Fajnie, że gramy u siebie. Na pewno przy takich kibicach jeszcze nie grałem. Fajnie, że ten mecz jest właśnie pierwszy u siebie. I myślę, że w dobrych humorach będziemy, nie? Po meczu. Musimy. Oby do przodu, nie? I 3 punkty. Maciek, dla ciebie też to będzie debiut, nie? Na poziomie pierwszej ligi. Tak, będzie debiut. Jakieś szczególne emocje, trema, stres? Nie, tutaj siedzę obok Macieja, to... Zniszczę. Siedzę obok pana Macieja, to jaki ja mogę mieć tu stres? Może patrzeć. Będzie grać w polskich ligach i to nie ma ogromnej różnicy. Tak. Ja tutaj siedzę... Jest różnica, ale nie ogromna. Pan Maciej mnie tutaj cały czas... Deprymuje. No to co inaczej zapytam, a czy w związku z tym, że to jest pierwszy mecz sezonu, to budzi jakieś dodatkowe emocje? Dla mnie, jak ja byłem 4 lata w jednym klubie, no to zawsze to jest coś... No, a tego, ty bardziej jest nowy klub, tak. Tam czułem się jak u siebie praktycznie w domu, więc zawsze dla mnie coś jest nowego. Kasi, to... Wiadomo, ten pierwszy mecz to taka niewiadoma. Duże niewiadomo i... Myślę, że dzisiaj pozytywnie, ale duże nie wiadomo, bo to początek też Beniaminek też ma swoje problemy, ale myślę, że 13 punkty w Płocku dostaną. To już takie doświadczenie, no. Że tutaj dla ciebie każdy mecz jest taki sam, czy są jakieś emocje? Nie, słuchaj, szczerze, ten mecz może być taki specjalny, powiem, że jest to pierwszy mecz oficjalny po takiej kurwie kontuzji. Duża przerwa. Duża przerwa, to może być taki i pierwszy mecz w Wisle, to musi być specjalny. A mam nadzieję, że wygramy i będziemy fajnie pamiętać. Ale tak jak chłopaków pytałem, czy mecz, który rozpoczyna nowy sezon w jakiejkolwiek drużynie? Też budzi jakieś dodatkowe emocje, bo po krótkiej przerwie przygotowawczej? No myślę, że tak, że zawsze taki nowy początek, że jest dużo motywacji, jest, żeby zacząć fajnie. I myślę, że zawsze taki
pierwszy mecz jest taki, może być i najważniejszy mecz dla mnie. Dobrze zacząć. No, to jest najważniejszy. Mówi, że dla niego presja jest jak dla ryby woda. Nie, słuchaj, jeżeli ktoś mówi tutaj w szatni, że nie ma żadnej presji, myślę, że to nie jest dobry. Musi być jaka presja, no, gramy o punkty, gramy o awans i bez presji myślę, że ciężko to osiągnąć po prostu. Tylko najważniejsze jest radzić się z presją, nie? Żeby presja była mocniejsza niż my. Tylko to. Tyle. Nie wiem, czy widzieli kibice nową fryzurę trenera Zbyszka. Nowa fryzura? Nowa fryzura trenera Zbyszka też. A to już jest nowa stara. No właśnie, no. Nowa stara. I Rockets miał być? Amerykański żołnierz. Piękny. Czy w szatni możesz być u nas zawodnikiem, który najwięcej się suplementuje? A nie, to nie, szczerze nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Ale po prostu to wszystko jest fajne. Nie wiem, faktycznie mikstury. No, ja ty mówiłem, Panoramix, wiesz, ten z Asterix Obelix. Tak. To zdradzisz przepis, co tam jest? No to jest taki lekki izotonik, nic takiego ciekawego, normalne, żeby było nawodnienie w trakcie meczu. Że jak trener nam mówi, że nie by nas skurczy złapali. w pierwszej połowie. Początek sezonu, lekka ekscytacja, coś nowego. Czekaliśmy, trenowaliśmy prawie miesiąc, żeby do tego meczu się przygotowywaliśmy, także sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. To jest kilku zawodników, dla których właśnie tak się kumuluje, nie? Nowy klub, nowy sezon, tutaj nowy szczebel rozrywkowy, także... Dokładnie. Zobaczymy. Ja przynajmniej z drugiej awansowałem, nie? A no w sumie tak. A chcemy coś mówić o wygranych? No właśnie. Tutku Bojana to jest punkt odniesienia. No, trzeba Polski, także. Punkt odniesienia. Na trybunach. Na trybunach, no co innego. Także. Ostia! A lekarską też byś tak podbijał? Lekarską to głową. Zapraszam! Dawaj, dawaj!
tu?